No piękny budynek jest piękny, proszę Państwa. I co z tego? Wracając do dzisiejszego tematu na temat faryzeuszy, jesteśmy tutaj na Dobrej, buduje się. Proszę Państwa, co z tego, że to jest piękne? Teraz rozmawiam z przedstawicielem, proszę Państwa, Kasa Stefczyka. Nie dość, że na sekretarkę się nagrał, mówi niewyraźnie. A jak teraz jeszcze i rozmawiam, a koleżanki jego nie ma, to on mówi, co, przepraszam, jeszcze raz proszę. To ja nie wiem, kto tutaj mówi niewyraźnie, ale tacy ludzie, którzy niewyraźnie mówią i strasznie niewyraźnie, że na sekretarkę to ładnie się nagrywa. Jak ktoś chce, żeby sekretarka była reprezentacją banku Kasa Stefczyka, ale jest Stanów Zjednoczonych 72, to trzeba ładnie nagrywać. A to w celu załatwienia sprawy, prosi mi do placówki, w celu załatwienia sprawy. No i tak rozmawiam z nim teraz, bo tam koleżanka miała się odezwać, a on glindzi, a ja mówię tak, i wyłączam. No bo po co z takim debilem gadać? I rzeczywiście, bo tutaj słyszałam przy Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, że nawet największy debil to zrozumie, czyli że najwyższy debil, ale to powiedzenie jest filozoficznie nieprawdziwe. Dlaczego? Dlatego, że debil nigdy nie będzie wysoki, debil nie będzie szczupły, nie będzie miał małej głowy. Debil ma wielki łeb, mówi się łeb jak sklep, proszę Państwa. I są to karły takie małe, wielkogłowe, dużogłowe, oczka ma malutkie, ale my nie możemy mówić też złośliwie o debilach czy o osobach z zespołem Downa, bo samo powiedzenie debil jest już obraźliwe. Dlatego też ci, którzy uczą się na UW, Uniwersytet Warszawski, a chodzą tutaj do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, są na Uniwersytecie Warszawskim, to nie wypada, żeby tak mówili. A jednak się tak mówi, czyli że widzicie Państwo, jeżeli taki debil pracuje w banku Kasa Stefczyka i taki jest nieporadny i ciemny, no to ja przepraszam bardzo. Z Uniwersytetem Warszawskim rzeczywiście zgadza się, co Chińczycy w badaniach donoszą, podają, informują nas, że Uniwersytet Warszawski, proszę Państwa, w ogóle ma najniższy poziom na świecie. Prawda? A czy pani stomatolog będzie coś wiedziała na tematy Pisma Świętego, czy nie będzie, to i tak to nie zależy od żadnych studiów, nawet religioznawczych. Albo będzie sama chciała poznać prawdę o Panu Bogu i studiowała, no to wtedy tak. To wtedy może taki ktoś, kto chodzi do szkoły podstawowej, poznać. I tutaj nie musi być, proszę Państwa, żadnej uczoności. Nie musi być mowy o żadnej uczoności. Wręcz przeciwnie, Biblia mówi, że chcieli być mądrymi, stali się głupi. Kto? Czyli debilami. No. Chcieli być mądrymi, stali się głupi. Czyli kto? Faryzeusze, saduceusze. Prawo Boże powykręcali, prawo Boże, a swoje ustanowili. No i teraz, proszę Państwa, czy to jak nie na policji, czy u faryzeuszy, ważne jest prawo, szczegół prawa, prawda? To skoro oni z igły robią widły, czyli przesadzają, no to człowiek na przykład niepełnosprawny pierwszego stopnia, czy jakiś taki, co za bardzo widzi, za bardzo słyszy, tak jak pies policjanta, może być bardzo skrzywdzony, proszę Państwa, że się o nim źle mówi, że się na niego pluje i że się na niego kaszle. Zwłaszcza, że żyjemy w świecie moherowych, jak to mówią, beretów. No, kościołów pełno, po jednej stronie ulicy Dobrej, po drugiej stronie ulicy Dobrej, oczywiście kościołów rzymskokatolickich. Także, proszę Państwa, jak będzie z tą sprawą debili? A no właśnie, na chama, na siłę nic nie robić, na siłę się nie uczyć. No, jeżeli, proszę Państwa, nie masz zdolności, nie potrafisz, to się nie pchaj na afisz. A tutaj widać, że bardzo chcą sąsiad, sąsiada prześcignąć, jeden od drugiego lepszy chce być. Czyli chcieli być mądrymi, stali się głupi, no to powiedział nie byle kto. Największy człowiek wszechczasu. Wcale Jezus nie był debilem.
pomimo, że był największy, to Jezus był szczupły, a poza tym Jezus był rudy, bo tak donoszą księgi Flawiusza. Rudy. A rudy to, ja wiem, czy debil będzie, nie będzie. Chociaż o Jezusie mówili, że gada głupoty, bo że zburzy tę świątynię w 3 dni, ją odbuduje. Ale mowa Jezusa była bardzo filozoficzna, była bardzo mądra, ale na poziom przetransponowana ludzi, słuchaczy, którzy stali przed Jezusem, siedzieli przed Jezusem, byli przed Nim, no ale niestety serce zacietrzewiałe. Także jeżeli masz serce chore, wątrobę i nerki, trzeba się leczyć. Najpierw zdrowie.